starał się nie popełnić błędów, szczególnie przy tej straconej bramce, a liczy się to zwycięstwo, chyba trudne, wywalczone. Tak, tutaj zespół Tura do tej pory, myślę, że mało kto wie, stracił tylko dwie bramki w spotkaniu ze Zdzieszowicami, gdzie Zdzieszowice zwycięstwo zapewniły sobie w ostatniej minucie. My wiedzieliśmy, że to jest bardzo niewygodny przeciwnik, młoda drużyna, ale grająca ultradefensywnie i szukająca swojej szansy w kontratakach. No, było dzisiaj to bardzo trudne spotkanie. Ja się cieszę, że udało nam się tą szalę przechylić na naszą korzyść. A martwi trenera ta sytuacja straconej bramce to samo co na Sosnowcu? Tak, martwi. Nie ukrywam, że w przerwie w szatni nie było za wesoło z tego powodu, bo nie możemy popełniać dwa razy takich samych błędów, ale my popełniliśmy jeszcze parę innych, z których przeciwnik mógł zdobyć gola. Dlatego, jak to się mówi, zwycięzców się nie sądzi, więc cieszmy się z tych trzech punktów, ale na pewno musimy to spotkanie sobie dogłębnie przeanalizować, bo nie było one najlepsze w naszym wykonaniu. Teraz czas chyba, żeby Remek Maliński strzelił bramki u siebie w Jaworznie. Zawsze cieszy trenera, gdy bramki strzela napastnik, no bo przecież po to jest na tym boisku. Remek dzisiaj pokazał, że głową potrafi zdobywać dla nas gole. Mam nadzieję, że ta forma strzelecka nie będzie co kilka spotkań, tylko częściej i rzeczywiście pora, aby coś w Jaworznie strzelił. Panie trenerze, można prosić o ocenę dzisiejszego spotkania z pana strony? Oczywiście. No, przegraliśmy, myślę, zasłużenie. To był zdecydowanie bardziej dojrzalszy zespół, a nam przydarzają się może nawet nie błędy, ale wielbłądy. I to jest druga liga, to jest właśnie liga, której zresztą jak każda, takie błędy się drużyna zdecydowanie dojrzalsza, lepsza wykorzystuje, no i tak to było, wyglądało dzisiaj. Tychy mają zespół, który już jest ograny w tej lidze, natomiast my cały czas się uczymy, można powiedzieć, i szkoda tylko, że ta nauka jest dosyć bolesna. Mieliśmy wszyscy wrażenie, że idzie to w dobrym kierunku, natomiast no, dzisiejszy mecz pokazał, że jednak znowu trzeba wszystko od początku zaczynać. Wspomniał pan o błędach swojej drużyny, ale bramkę zdobyliście chyba po kuriozalnym błędzie zespołu Tychów z autu. No tak to wygląda właśnie. Pierwszy błąd popełniła drużyna z tych, my to wykorzystaliśmy, natomiast no później praktycznie to my robiliśmy błędy i po tych stałych fragmentach gry, na które zresztą uczulaliśmy zawodników, straciliśmy pierwszą bramkę, no a druga bramka to też kuriozum, można powiedzieć, także tak jak mówię, no drużyna dzisiaj pokazaliśmy znowu jakąś taką niedojrzałość na boisku, prowadząc 1-0, przegrywamy 2-1 i nie było dzisiaj takiej determinacji też w naszej grze, szczególnie w drugiej połowie zabrakło tego w dużym stopniu, a nie ma co ukrywać, że taką wolą walki, determinacją, zaangażowaniem można w tej lidze spokojnie egzystować, natomiast dzisiaj tego z naszej strony zabrakło i przegraliśmy ten mecz. Ale bo może też trener zauważyć tych sytuacji, na przykład sytuacja 3-1. No zgadza się, to są sytuacje, można powiedzieć, po których powinny padać bramki, tak jak tutaj pan potwierdził. No, mieliśmy sytuację 3-1, Norbert Dregier zachował się, można powiedzieć, bardzo samolubnie, wdał się niepotrzebnie w dribbling, gdyby zagrał tą piłkę dużo wcześniej, na pewno mogła ta akcja skończyć się bramką i ten mecz mógłby inaczej wyglądać. Natomiast z drugiej strony Tychy też miały swoje sytuacje po stałych fragmentach gry. No i tak na dobrą sprawę ta pierwsza połowa mogła się skończyć wynikiem, nie wiem, 4-2 dla drużyny z Tychów.